Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W minionym tygodniu syntetyczny indeks surowcowy Thomson Reuters, nieznacznie wzrósł. Na poziom syntetycznego indeksu miał wpływ z jednej strony wzrosty w grupie metali bazowych, szlachetnych oraz surowców rolnych, a z drugiej strony spadki w grupie surowców energetycznych. W omawianym okresie na giełdzie londyckiej tym razem przeważały wzrosty. Silnie wzrosły ceny cynku. Natomiast najsilniej obniżyły się ceny stali. Mieć po okresie spadków odbiła. Z kolei na giełdzie Szankasji przeważały spadki. Wśród metali szlachetnych przeważały wzrosty. Bardzo mocno wzrosły ceny palladu. Natomiast umiarkowanie obniżyła się platyna. Złoto zakończyło tydzień na niewielkim plusie. W grupie surowców energetycznych ceny węgla energetycznego na rynkach światowych silnie spadły. Jeszcze mocniej obniżyły się ceny ropy naftowej. Niemal wszystkie surowce rolne na giełdzie szikagowskiej zakończyły tydzień na plusie. Na giełdzie paryskiej ceny pszenicy oraz kokurzy wzrosły. Ceny fratu surowców sypkich mierzone indeksem Baltic Dry kontynuują silne spadki. Tak jak poprzednio. Do spadku indeksu przyczyniły się wszystkie subindeksy. Największy spadek zanotował subindeks Cape Size. Natomiast ceny fratu surowców płynnych mierzone indeksem Clean Tankers pozostały bez zmian. Miedź na giełdzie solidnie odbiła do poziomu powyżej 6200 dolarów za tonę, w reakcji na napływające dane makroekonomiczne oraz osłabienie się dolara amerykańskiego. Ze Stanów Zjednoczonych istotnych danych z punktu widzenia rynku metali bazowych było niewiele. Pod koniec tygodnia zostały opublikowane dane o produkcji przemysłowej w październiku. Produkcja przemysłowa w ujęciu miesięcznym wzrosła. oczy był poniżej oczekiwań rynkowych. Wcześniej opublikowana sprzedaż detaliczna zaskoczyła pozytywnie, wskazując na silniejszą dynamikę niż rynek się Spodziewał. Nawet dane po wyłączeniu sprzedaży środków transportu zaskoczyły pozytywnie. Wskaźniki inflacji konsumenckiej za październik nie przyniosły zaskoczenia, były zbliżone do oczekiwań rynkowych. W strefy euro produkcja przemysłowa za wrześni okazała się wyższa od oczekiwań rynkowych, natomiast wstępny odczyt PKB za trzeci kwatał był zgodny z oczekiwaniami analityków. Dane makroekonomiczne z państwa środka były mieszane. Pozytywnie zaskoczyły dane o produkcji przemysłowej za październik, pomimo słabszych wcześniejszych wskaźników koniunktury PMI w przemyśle. Również lepsze były dane odnośnie inwestycji w aktywa trwałe. Ponadto pozytywnie zaskoczył wskaźnik cen nieruchomości, gdzie październikowa dynamika okazała się dużo wyższa od oczekiwań. Natomiast niższa dynamika inflacji konsumenckiej wskazała na mniejszą presję cenową. Ponadto negatywnie zaskoczyła sprzedaż detaliczna. Ruszawiające były jeszcze dane odnośnie podaży pieniądza oraz udzielonych nowych kredytów. Spadek udzielonych nowych kredytów budzi obawy o wzrost gospodarczy i jednocześnie oczekiwania rynku, że Chiny zastosują kolejny pakiet stymulacyjny, aby spowolnienie długiej co do wielkości gospodarki świata nie było zbyt gwałtowne. Reasumując, to głównym determinantem odbicia cen miedzi była lepsza produkcja przemysłowa w Chinach oraz inwestycje w aktywa trwałe. Z kolei osłabienie się dola amerykańskiego zwiększyło skalę odbicia. W zeszłym tygodniu miała miejsce konferencja w Szanghaju na temat rynku miedzi. W podsumowaniu uczestnicy stwierdzili, że w średniej i długiej perspektywie czasu popyt na miedź pozostanie silny, pomimo toczącej się wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a głównym czynnikiem popytu będzie rewolucja w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz samochodów elektrycznych. Ceny złota w omawianym okresie odbiły do poziomu około 1220 dolarów za uncję. Wzrost cen złota nastąpił w reakcji na publikację mieszanych danych makroekonomicznych z gospodarki amerykańskiej oraz chińskiej. Ponadto osłabienie się dola amerykańskiego pomagało wzrostom cen złota. Na rynku złota nadal utrzymuje się negatywny sentyment i rynek jest wyprzedany. Liczba pozycji długich netto jest ujemna, co oznacza, że przeważa liczba kontaktów krótkich obstawiających spadek cen złota nad liczbą długich kontaktów obstawiających wzrost cen złota. Przewidujemy, że wraz z napływającymi gorszymi danymi z gospodarki realnej, a raczej takie jeśli są nieuchronne, to dojdzie do zmiany sentymentu na rynku i wzrostu cen złota w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ceny naftowej brand spadły po raz kolejny. Tym razem schodzą do poziomu około 67 dolarów za baryłkę. Spadki nastąpiły w pierwszej połowie tygodnia, natomiast w drugiej nastąpiła stabilizacja cen. Na spadek cen głównie miała wpływ publikacja informacji o zapasach ropy naftowej za ocenem. Okazało się, że zapasy surowej ropy za ocenem wzrosły o ponad 10 milionów barłek do poziomu ponad 430 milionów. Wzrost zapasów związany jest ze spowolnieniem popytu na paliwa w gospodarce amerykańskiej, okresem zimowym i jednocześnie rosnącego wydobycia ropy. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych istnieją tzw. wąskie gardła w tranzycie oraz eksporcie ropy. Negatywne dla cen ropy okazała się również publikacja czynnych odwiatów, których liczba wzrosła o dwie sztuki. Stabilizacja ceny ropy nastąpiła po informacjach, jakie napłynęły na rynek o możliwości powrotu kartelu OPEC oraz Rosji do cięć wydobycia ropy w przyszłym roku. Takie decyzje mogą już zapaść na grudniowym spotkaniu OPEC. Raporty analityczne OPEC wskazują, że w przyszłym roku, ze względu na wolniejsze tempo konsumpcji ropy, dojdzie do nadpodaży surowca oraz stanu jego nadwyżki na rynkach światowych. Zatem z tego powodu oraz w celu niedopuszczenia do jeszcze silniejszego spadku cen, Arabia Saudyjska gotów jest obniżyć podaż ropy. Tym bardziej, że z Iranu prawdopodobnie nadal płynie ropa. Dziękuję za uwagę, mówił Atopuska Statek PKO Banku Polskiego.